O, Sławomir Furga już jest. Dobra. Tutaj widzę kamerę, przeleję. Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że to już leci na żywo. Dobra, mój podgląd. Dobra. Aha, YouTube, dobra. Też miałem, przepraszam, przerwę w tym wszystkim, więc mam nadzieję, że jakieś większe problemy techniczne nie nastąpią. Bo troszkę pozapominałem z tych ustawień. Niestety, ale to nie jest moją winą, po prostu Twidget się zbuntował i tak jak robiłem wcześniej, czyli wyświetlanie komentarzy po prostu na ekranie nie jest możliwe. Nie miałem czasu się zapoznać, czy jest jakaś inna aplikacja do tego, więc po prostu będę musiał je czytać i tyle, nie będzie można ich wyświetlić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mam nadzieję, że Tomka będzie słychać, a nie że słychać mnie. Próbowaliśmy to jakoś zgrać, powinno się udać, także proszę w razie jakichkolwiek problemów natychmiast pisać w komentarzach. To sprawę znacznie ułatwi. Tak, i to tyle tytułem wstępu. Tak, witam serdecznie mojego gościa, pana Tomasza Woźnego, tak, eksperta od działań armii austro-węgierskiej na przełomie 14 i 15 i właściwie 15 też, bo tutaj poznaliśmy się ładnych parę lat temu przy okazji dyskusji na starym forum Austro-Węgry o Gorlicach, o ile dobrze pamiętam, tak, i chyba nierozstrzygnięty spór, czy CK, czwarta armia brała udział w przełamaniu, czy należy ją liczyć, czy nie, i to już właśnie, to na kiedy indziej sobie zostawimy ten spór. Natomiast dzisiaj Tomek będzie nam opowiadał o działaniach na terenie Bieszczad. Witam cię serdecznie, Tomku. Witam, Jarku, witam wszystkich słuchających. No, mam nadzieję, że Tomka też było słychać, tak? Byłbym wdzięczny za informację, tak lub nie. To uprości sprawę, zanim przejdziemy do rzeczy. A ja tymczasem tak jednak przejdę do rzeczy i chciałbym serdecznie podziękować moim patronom, którzy wspierają mój kanał i dzięki temu możliwe było zaopatrzenie się w sprzęt, jakieś ściągnięcie paru gości, tak, znaczy nie to, żeby im płacił honoraria, tak, ale że to w miarę przyzwoicie technicznie z mojej strony, dzięki temu gości do siebie zapraszać mogę. Dziękuję serdecznie, przepraszam, że to był taki trudny okres trochę dla kanału, dla mnie zresztą też, to się teraz trochę sytuacja poprawiła, ale nie wiem na jak długo, także z góry proszę o wyrozumiałość, bo najprawdopodobniej znowuż za jakiś prędzej czy później trochę mnie czas przyciśnie. Tak? To się muszę nauczyć klikania właściwie. Jeżeli by ktoś chciał dołączyć do grona tychże patronów, czy wesprzeć mnie w jakiś tamkolwiek inny sposób, to jest taka możliwość, ale jak zawsze powtarzam, ja po prostu to lubię i w sumie staram się też znajdować takich gości do swojego kanału, którzy też lubią, albo po prostu głupio mi odmówić, mi tak lubią występować. Tak jest w porządku, tak, dobrze. No to Tomku, oddaję ci głos, a teraz zmieniam się tylko w tło i przerzucacza slajdów. Pamiętaj, nie, o opóźnieniu na YouTubie, że po prostu już będzie przerzucony wcześniej niż mówisz, nie? Dobra, no to w takim razie proszę o pierwszy slajd. Już jest, Bieszczady 14-15. No cóż, witam jeszcze raz serdecznie wszystkich. Powiem tak, temat Bieszczadów nie jest dla mnie tak bardzo dobrze znany jak zachodnia Galicja. Dopiero w zasadzie zaczynam eksplorować ten temat, ale mam nadzieję, że każdemu będę w stanie jakąś ciekawostkę tutaj podrzucić. Moim planem jest ogólne omówienie tego, co w Bieszczadach się działo i zaprezentowanie kilku spostrzeżeń, które już zdążyłem poczynić po paroletnich badaniach w tym temacie. Także proszę o następny slajd. Proszę bardzo. No i cóż, takie kilka, jeżeli dla kogoś to będą truizmy, to oczywiście bardzo przepraszam, ale wydaje mi się, że tak tytułem wprowadzenia warto kilka rzeczy o wojnie górskiej, o wojnie w Bieszczadach tutaj Państwu powiedzieć, z tego względu, że
Po pierwsze, armie, które wkroczyły w Karpaty i zaczęły tam prowadzić działania wojenne, były to działania nie tylko w terenie górskim, ale w przeważającej mierze również w warunkach zimowych, to były armie, które jak przynajmniej jeżeli chodzi o austro-węgierską, można powiedzieć, nie miała ta armia żadnego doświadczenia w tego typu działaniach. Jeżeli chodzi o stronę przeciwną, czyli armię carską, rosyjską armię, takie doświadczenie, owszem, ta armia w pewnym stopniu mogła sobie przypomnieć sprzed wielu, wielu lat z wojny turecko-rosyjskiej, ale to są 70. lata XIX wieku, więc też stosunkowo nie nowe doświadczenie. W ogóle w Europie żadna inna armia takich doświadczeń za sobą nie miała. Owszem, armia austro-węgierska prowadziła manewry w terenie górskim, więc nie było to zupełnie obce, ale co innego sprawdzenie czegoś w lecie i w warunkach cieplarnianych, a co innego sprawdzenie tego w praktyce. Jeżeli chodzi o wojnę... Zdecydowanie tak, to chciałem tylko poprzeć, że to rzeczywiście na manewrach wygląda zupełnie inaczej, też kwestia no, technikaliów, tak, że sobie wojskowi nie zawsze byli w stanie wyobrazić rzeczywiste warunki, tak, i to stąd manewry nie zawsze, a właściwie chyba nigdy nie oddawały rzeczywistych realiów pola walki. No i tak, jeżeli chodzi o aspekty wojny górskiej, które tu chciałbym wypunktować, przynajmniej takie, jakie przyszły mi do głowy jako pierwsze, zacząłbym od szczebla taktycznego. Działania w terenie górskim mogą, nie zawsze będą dawać, ale dają możliwość niezłego wglądu w pole bitwy, możliwość ustawienia obserwatorów na wysoko wyniesionych punktach terenowych, ale wszystko zależy oczywiście od terenu, od tego, jak on jest ukształtowany, czy jest zalesiony. To działa w dwie strony. Wydaje się, że obrona w górach będzie przeważała nad atakiem, ale nie zawsze tak będzie, o czym mam nadzieję powiem. Otóż tak, każdy manewr, każdy atak to jest poważne przedsięwzięcie turystyczne i to nie chodzi mi tylko o konieczność podejścia pod górę pod ciężarem broni i ekwipunku, ale również o orientację w terenie. Również to, że wybranie pomyłka o parę stopni w terenie górskim może skończyć się tym, że atakujący podchodzi zupełnie nie tą dolinką, nie tym wąwozem, nie tym zapadliskiem, gdzie chciałby to zrobić. Z drugiej strony minusem obrony w terenie górskim na pewno były liczne martwe pola ostrzału, coś co w znacznie mniejszym stopniu będzie występować na terenie nizinnym, na terenie płaskim. W górach może się okazać, że widzimy przeciwnika, kiedy on się do nas zbliża na odległość paru kilometrów, natomiast jeżeli jest 200 metrów przed pozycjami obronnymi, nie widzimy go. Nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, co zamierza. Zobaczymy go w ostatniej chwili, kiedy będzie w odległości szturmowej. Następnie, jeżeli bronimy grzbietu górskiego, czy izolowanej góry, izolowanego wzniesienia, bardzo często nie ma możliwości pogłębienia obrony. Można zbudować jedną linię okopów i teraz pojawia się pytanie, czy budować na stoku od strony przeciwnika dobry wgląd i świetne miejsce, gdzie przeciwnik może dosięgnąć nas artylerią, czy budować na samym grzbiecie, gdzie każdy, kto wychyli się z okopu, będzie dobrze widoczny na tle nieba, czy budować za grzbietem, co daje nam możliwość zaskoczenia tą obroną bliską, nie daje wglądu w przedpole. No Niemcy budowali tą trzecią wersję, ale to dlatego, że wiesz, wydaje mi się, że odpowiedzią są też sytuacje, jeżeli przeciwnik ma przewagę w artylerii, no to dwie pierwsze opcje równają się samobójstwu, nie? Dlatego Niemcy na froncie zachodnim wybrali trzecią, ale właśnie ciekawe jest, jak było na froncie wschodnim, bo Rosjanie nie mieli przewagi w artylerii, a zwłaszcza nie mieli jej dużo, dużo amunicji, także tutaj Austriacy mieli większe pole manewru, myślę. Kolejna rzecz, idąc dalej, skomunikowanie tej pierwszej linii. Nie zawsze dało się zbudować rowy dobiegowe, nie zawsze dało się je zbudować tak, żeby sensownie zapewniały komunikację. Czasami wymiana żołnierzy, dosłanie nowych żołnierzy na pierwszą linię oznaczało, że oni muszą wejść na tą pierwszą i jedyną linię okopów i wzdłuż niej przechodzić na wyznaczony odcinek. No i to są kłopoty obrony.
Natomiast bardzo poważne problemy obrony potrafią polegać na tym, że jeżeli przeciwnik taką jedną, jedyną linię obrony nam przełamie, to po pierwsze obrońcy na sąsiednich odcinkach mogą tego w porę nie dostrzec, po drugie, korzystając z terenu, takie przełamanie bardzo łatwo poszerzyć, korzystając na przykład właśnie z wąwozów, obchodząc stokami, obrońcy na sąsiednich odcinkach mogą nawet nie wiedzieć, że atakujący są już za nimi. Utrudniona interwencja odwodów, coś, czego bardzo szybko nauczono się w warunkach wojny półmanewrowej, czy też już zupełnie pozycyjnej, trzeba mieć odwody. I nie sztuką jest zdobyć okopy, sztuką jest je utrzymać, w związku z czym zawsze wyznaczano spore odwody do kontrataków. Tylko że w terenie górskim podprowadzenie tych odwodów we właściwe miejsce nastręczało tych samych problemów, co atakującym podejście pod atakowane obiekty. Znowu, poważne przedsięwzięcie turystyczne. Odwody czasami musiały obchodzić górę albo ryzykować marsz w śniegu trudnym terenem, bardzo często nie były w stanie zdążyć. No i oczywiście pogoda, no to jest truizm, ale nie tylko temperatura, nie tylko deszcz, śnieg, ale przede wszystkim utrudnienie obserwacji. Wiatr, który wyczerpuje żołnierzy i wiatr, który, są takie relacje, powodował, że artyleria nie była w stanie przy bocznym wietrze celnie strzelać, ponieważ pociski niosło tam, gdzie akurat powiało. Mówimy o armiach, które jeszcze nie dysponowały super nowoczesną artylerią wtedy. To był moment, kiedy artyleria dopiero wymieniała sprzęt na taki, jaki nam się kojarzy z I wojną światową. I tyle szczebel taktyczny, natomiast przejdźmy do następnego slajdu, gdzie mamy uwagi na temat szczebla operacyjnego czy też strategicznego. Otóż teren, nie tylko pojedyncza góra, ale całe pasma górskie, doliny wymuszały kierunek działań i w pewien sposób je kanalizować. Poruszamy się dolinami, poruszamy się w stronę przełęczy. Jeżeli bardzo częste zjawisko, jeżeli dany korpus operował w jakiejś dolinie, to zwykle za ograniczające ją grzbiety za bardzo nie wychodził, bo był problem z komunikacją, był problem z przesuwaniem wojsk po własnych tyłach, z przesuwaniem, przerzucaniem odwodów. W górach, w terenie górskim przełamanie, jakie dokonamy jako strona atakująca, najczęściej będzie przełamaniem płytkim. To znaczy, jeżeli tylko przeciwnik będzie dysponował odwodami albo drugą linią obrony, w sensie nie taktycznym, ale gdzieś kilkanaście, kilka kilometrów dalej, będzie w stanie każde przełamanie zablokować na kolejnej górze, na kolejnej przełęczy, na kolejnym przewężeniu doliny. Coś, co w Bieszczadach nam wyjdzie, mam nadzieję, że nie zapomnę tego pokazać na mapach, mianowicie w warunkach, kiedy mamy, nie dysponujemy dostateczną ilością żołnierzy, dostateczną ilością oddziałów, niekiedy musimy pozostawić część przestrzeni niebronionej, licząc na to, że po prostu rozległość terenu, przestrzeń i trudność w szybkim pokonaniu tego terenu zabezpieczy nas przed manewrem przeciwnika z tamtej strony. Trudne w terenie górskim jest rozpoznanie. Zarówno obserwacja przeciwnika może skryć góra, może skryć las, może skryć pogoda. Ta pogoda w Karpatach bardzo często też prowadziła do sytuacji, w której zawodziło rozpoznanie lotnicze. Wiadomo, że często na użytek armii austro-węgierskiej walczącej w Bieszczadach, w Karpatach, rozpoznanie prowadziły jednostki lotnicze latające spod Krakowa, spod Brzeska, latające po północnej stronie Karpat, ponieważ te jednostki przydzielone do armii trzeciej, do armii drugiej, startujące gdzieś z terenu dzisiejszej Słowacji, nie były w stanie przez góry przelecieć. Kwestia dostępności kwater, gdzie żołnierze mogliby odpocząć, gdzie można by zgromadzić rannych, gdzie mogłyby wypoczywać, a nie męczyć się na mrozie od wody, to również w terenie górskim potrafiło sprawiać problemy. No i przede wszystkim zaopatrzenie, o czym będzie za chwilę szerzej. Nieliczne drogi, od razu powiedzmy, w Bieszczadach złe, drogi, które oblodzone, zaśnieżone trzeba było odśnieżać
i bardzo często przychodząca odwilż powodowała, że drogi były jeszcze bardziej nieprzejezdne niż przy lodzie i śniegu. No i odległość od linii kolejowych, wszystkim tym, jak już powiedziałem, rządzi pogoda, mróz, śnieg albo roztopy, woda, błoto. To wszystko powodowało, że wojna górska miała swoją specyfikę, której prawdopodobnie obie walczące strony wcześniej sobie nie były w stanie uzmysłowić w pełnym rozmiarze. I proszę następny slajd. Zanim przejdę do następnego slajdu, to większość z tych punktów, które omówiłeś, przypomina mi jako żywo Führung und Gefecht der verbundenen Waffen z okresu międzywojennego, napisany w oparciu o doświadczenia I wojny światowej. Właśnie te punkty z problem z odwodami, tak, kanalizowanie ruchu i zaopatrzenia, to są te rzeczy, które właśnie Niemcy zwracali uwagę w rozdziale wojny w górach. To także widzisz, analiza taktyczna jak najbardziej taka jak wojskowi. Tutaj mamy już ten następny slajd. Czyli wygląda na to, że mogli sobie oszczędzić prowadzenia tych działań, ponieważ ja, stuprocentowy amator i teoretyk, wpadłem na podobne pomysły tylko i wyłącznie o tym czytając. No. Oj, zerwało cię. Halo? No już jesteś. Na szczęście na krótko cię zerwało. No dobrze. Co tutaj mamy? Tu mamy sieć kolejową w Galicji i terenie przygranicznym pomiędzy Galicją a Górnymi Węgrami. Interesować nas będzie to, co jest w prawej dolnej ćwiartce ekranu, bo tu mamy rejon Bieszczadów pomiędzy Siankami, czyli stacją w rejonie Przełęczy Łużockiej, i Nowym Łupkowem. Znowuż cię zerwało, ale nie wiem, co się dzieje, bo mi tutaj, czy to nie jest problem u mnie, ale dobra, trochę powinno być teraz dobrze. No dobrze, czy teraz mnie słychać? Tak, ja cię słyszę, myślę, że wszyscy również. Dobrze, to apel do wszystkich, którzy nas słuchają, jakby cokolwiek było nie tak, to piszcie natychmiast w komentarzach. Mhm. Rejon Bieszczadów mamy pomiędzy Nowym Łupkowem na zachodzie, a Siankami, czyli Przełęczą Łużocką na wschodzie. No i od razu widać na tej mapie, która jak większość, które wykorzystałem, będzie pochodziła z Streichungarn-Letzerkrieg. Tu mamy przedstawienie sieci kolejowej w Galicji i na Górnych Węgrzech, łącznie z przepustowością. No widzimy, że to, co się dzieje pomiędzy Krakowem a Przemyślem, no wygląda dość imponująco. Natomiast to, co mamy w Bieszczadach, co armia austro-węgierska mogła wykorzystać, to jest przede wszystkim linia kolej galicyjsko-węgierska przez Przełęcz Łupkowską, no z całkiem przyzwoitą przepustowością, bo to jest podane w ogóle w parach pociągów. Ja tutaj podsumowałem, ile wychodzi w połówce takiej pary, czyli w pojedynczej serii pociągów, jakie można było puścić. Otóż w stronę Medzilaborców można było wypuścić pociągi łącznie 4800 osi dziennie. Oczywiście to jest przy założeniu, że wszystko działa, że jesteśmy w stanie mieć tyle wagonów i parowozów, a potem w stronę Przełęczy Łupkowskiej już 3000, ale to dalej jest dość imponująca liczba. Co ważne, ta kolej mogła być wykorzystywana przez wojska austro-węgierskie tylko przez jakiś czas. Potem, od lutego, o czym powiem, mam nadzieję, została już tylko maleńka, kiepska linia do Tokczonia, czyli dzisiejszego Stakczina, o przepustowości 468 takich osi w jedną stronę. Czyli widzimy, że w porównaniu z tym, co mogło do Medzilaborców jeździć, to jest 1/10, to jest 10%. Czy ja dobrze pamiętam o 100 osiowych pociągach, tak, ile miał standardowy taki skład? No tutaj maksymalnie z mapy wynika, że do Medzilaborców można było puszczać 100 osiówki, natomiast już tu kolory pokazują, natomiast przez Przełęcz Łupkowską pewnie ze względu na nachylenie kalkulowano 50-osiowe. Natomiast jak zobaczymy dokładnie tutaj ten parametr, takie małe cyferki czerwone koło Tokczonia, tam mogły być puszczone, można było puszczać 13 par pociągów po 36 osi. Mhm. Także niespecjalnie, a co gorsza, i to musiało zaopatrywać w tym najbardziej gorącym okresie lutego, marca,
musiało zaopatrywać większość dywizji austro-węgierskich walczących po północnej stronie granicy galicyjskiej na terenie Bieszczadów. Ze Stakczyna trzeba było to wszystko przeładować na wozy czy też na zwierzęta i jechać na przełęcz nad Roztokami, przeprawić się przez główny grzbiet karpacki i dopiero potem to rozwozić po terenie. Stąd też austro-węgierskie korpusy i dywizje meldowały w najbardziej gorących momentach, że na przykład zaopatrzenia starcza im na 2 dni. Droga rozmiękła, wozy się nie przedostają, a oni walczą, idą dalej, atakują albo się bronią i zaopatrzenia starcza im na 2 dni, potem nie wiadomo co. To tak tytułem wprowadzenia, jak to wyglądało, jak, tu, doprecyzowania, jak wyglądał problem z zaopatrzeniem i prosiłbym następny slajd. Mm-hmm. Już mam. Dlaczego Bieszczady? To zakładam jest truizm na truizmy, ale dlaczego walczono w Bieszczadach? Dlaczego w ogóle tutaj doszło do tak krwawych starć? Dla armii rosyjskiej oczywiście to była jedna z opcji wygrania wojny, dostanie się na nizinę węgierską, przebicie się przez góry akurat tędy. Natomiast nad przeciwnikiem, czyli armią austro-węgierską, ciążyło fatum w postaci zablokowanej twierdzy w Przemyślu. Wszystkie właściwie ofensywy przez Bieszczady podejmowane były właśnie w tym celu odblokować Przemyśl. Moim zdaniem, o ile te założenia armii rosyjskiej były w miarę realne, no gdyby armia rosyjska co raz się udało tylko słabymi siłami dotarła do Humiennego, to potem po drodze problem w postaci gór zaczyna znikać. Natomiast jak sobie wyobrażano w sztabach austro-węgierskich, że uda się przebić przez góry do Przemyśla, jest dla mnie pewnego rodzaju zagadką. Ja myślę, że odpowiedzią jest Tomku po prostu tonący brzytwy się chwyta, nie? Jak nie było nic innego, to wiesz, bez względu na to, jeżeli masz 1% szans, że coś się uda, to jak tego nie zrobisz, to nie masz 0%, tak? Więc z tego względu wydaje mi się. Pozostaje marazm i pozostaje pozostawanie w defensywie cały czas, czego nie ryzykowano, no co doprowadziło do takich skutków, jak zobaczymy. No ale dobrze, proszę następny slajd, bo jak to się wszystko w Bieszczadach zaczęło? Już mamy, oj, tutaj coś się nam ten... wrzesień, październik, już muszę... Ale trochę potańczę tą mapą, przepraszam. Widzę. Tak, aha, tylko że przecięta jest mapa, trochę... już jest okej. Akurat to nam nie przeszkadza, bo dzięki temu łupków mamy dokładnie w centrum. A dlaczego pozwoliłem sobie umieścić tutaj mapę tak szeroką? Żeby pokazać pewne zjawisko bardzo charakterystyczne dla walk w Karpatach. Mapa przedstawia sytuację z 30 września, czyli pierwszy głęboki i w miarę bezproblemowy odwrót armii austro-węgierskich po pierwszych starciach wojny. I widzimy, że zachodnia Galicja, rejon Gorlic, rejon Koniecznej, rejon Tarnowa, tam jest gęsto od dywizji korpusów. Natomiast Karpaty są tylko przesłaniane i tak naprawdę za nimi część korpusów austro-węgierskich, znacznie luźniej rozrzucona, korpusy drugiej armii, odpoczywają sobie, przegrupowują się za górami, przełęcze górskie są strzeżone przez mniejsze jednostki, bardzo często jednostki landszturmowe. I ten pierwszy odwrót przeprowadzony we wrześniu pociągnął za sobą pościg rosyjski, ale wojska carskie nie były w stanie... Znowuż... I większość... Tak. Znowuż przecięło, wojska carskie nie były w... i ucięło się. Nie były w stanie... Nie były w stanie odpowiednio szybko przemieścić się w stronę przełęczy. I większość przełęczy karpackich nie została przez nie osiągnięta. Te oddziały austro-węgierskie, które ich strzegły, nie musiały walczyć w ogóle. Wyjątkiem była przełęcz Urzocka, która 24 września, czyli właściwie miesiąc po rozpoczęciu pełnoskalowych działań wojennych, 32 dni od pierwszych starć tej wojny na froncie austriacko-rosyjskim, przełęcz Urzocka wpada w ręce wysuniętego oddziału głównie kawalerii rosyjskiej. Czemu tak się stało? No, przełęcz Urzocka była wtedy dozorowana przez bardzo słabą grupkę pod dowództwem Ludwika Trexlera. Trexler w OLK piszą, że miał 2 bataliony landszturmu, tam jest sprawa bardziej złożona. On miał taką czeredę złożoną i z landszturmu węgierskiego i
z tak zwanych kompanii alarmowych pułków galicyjskich i górnowęgierskich. W każdym razie to nie zadziałało. Ich było za mało i właściwie pod pierwszym ostrzałem opuścili Przełęcz Łużocką. Przełęcz Łużocka na moment wpadła w ręce rosyjskie. Po raz pierwszy, nie ostatni. I tu proszę następny slajd. Już jest wyścigu przełęczy. To już mamy sytuację z 10 października roku 1914. Armie austro-węgierskie idą, zaczynają ofensywę w stronę Przemyśla, w stronę Sanu, na północ, w kierunku północno-wschodnim i wschodnim. Bardzo szybko osiągają Przełęcze Górskie. Te oddziały rosyjskie, które podeszły pod Przełęcz Łużocką, oczywiście są za słabe, żeby to utrzymać, i Przełęcz Łużocka na początku października zostaje przez armię habsburskie, przez oddziały habsburskie odzyskana. Działania przenoszą się dalej na wschód, mamy bitwę pod Chyrowem, pierwsze odblokowanie Przemyśla, no właściwie jedyne odblokowanie, jakie się udało, to jest historia już poza Bieszczadzka. Na pewien czas w Bieszczadach panuje spokój. Proszę następny slajd. Dobrze, trochę przekombinowałem, przepraszam, z tymi mapami się pogubiłem, dobra. Bo patrzę mnie ten już. Ale mam... rozumiem, że już mamy bitwę o Przełęcze. Tak jest, już widać listopad 14 roku. Teraz zamiast tych małych oddziałów, które się przemieszczają w te i we w te, mamy pierwsze poważne starcia. Mamy w listopadzie, w połowie listopada zaczynają się walki o Przełęcz Łużocką, czyli wschodni skraj Bieszczadów, bo tu może nie powiedziałem, ale moim zamiarem jest właściwie pozostanie przy Bieszczadach na terenie Polski, tylko w tym na terenie ówczesnej Galicji, tylko właściwie nie, powiedzmy dzisiejszej Polski już, poza Przełęcz Łużocką na wschód postaram się nie wychodzić. Następnie mamy na południe od Cisnej kilka przełęczy, między innymi wymienioną już Przełęcz nad Roztokami i przełęcze Łupkowska z drogą kolejową i Radoszycka z drogą kołową, z drogą jezdną. I te przełęcze są atakowane przez wojska rosyjskie, wszędzie z sukcesem. Przełęcz Łużocka, którą broni znowu Landsturm, i to terytorialne brygady Landsturmu austriackiego, wpada w ręce rosyjskie około 17 listopada. Oddziały rosyjskie przebijają się też przez przełęcze w środku interesującego nas terenu, czyli przełęcz nad Roztokami, przełęcz w rejonie Balnicy i Solinki, przechodzą na stronę dzisiejszej Słowacji. Poważniejsze walki, bo z zaangażowaniem około 1,5 korpusu austro-węgierskiego, toczą się o przełęcze Łupkowską i Radoszycką. Tam wojska habsburskie są powolutku spychane i w końcu... Przepraszam, wyskoczył mi błąd. Chyba chciał się ponownie uruchomić Windows, z zaskoczeniem wziął i wycięło cię głos. Ostatnie, nie wiem, 30 sekund. Bo są jakieś posy, czy... Tak, tak. Po prostu ja nie słyszałem, więc myślę, że nikt nie słyszał. Ostatnie 30 sekund to mój komputer tutaj zaczął wariować. Dobrze, czyli wracamy do przełęczy Łupkowskiej i Radoszyckiej. Ona zostaje opuszczona przez wojska austro-węgierskie mniej więcej 22-23 listopada, a to ze względu na to, że jednej rosyjskiej dywizji udaje się wykonać bardzo głęboki rajd przez Bieszczady, aż po Humenne. Udaje się rosyjskiej dywizji 48 generała Korniłowa dojść aż do Humiennego, w związku z czym trzymanie przełęczy Łupkowskiej, przełęczy Radoszyckiej w tych warunkach traci na moment sens. Poczekaj, teraz ja ci przerwę, zanim przejdziemy do następnego slajdu, bo naszła mnie taka ciekawa analogia. Że tak powiem, na bieżąco w trakcie słuchania twojej wypowiedzi. Front zachodni, tak, mamy bitwę nad Marną i stabilizacja frontu, i wtedy dopiero obie strony zorientowały się, że jest coś dalej i zaczynamy wyścig do morza. Wszyscy próbują się przeskrzydlać. I tu, tak jak mówiłeś, wszyscy na początku szli na tą Galicję Zachodnią, w ogóle omijając Karpaty i te przełęcze, tylko wysyłając tam, jak mówiłeś, jakieś takie drobiazgi, tak? Ale w momencie, w którym front się tam zaklinował, to sobie przypomnieli, ej, może spróbujemy jeszcze w Karpatach, tak? I teraz, jak widzę na tą mapę, to coraz większe siły pchają na te przełęcze, bo nagle się okazuje, że jak już tam się nie da, to może spróbujemy
próbujemy tutaj. Jak gdyby pomysł ten sam, nie? Szukania flanki wroga. Gdyby nie to, że nie mam aż tak szerokiej mapy tutaj przygotowanej, to można by mówić, że to był taki wyścig do Bukowiny. O, no to ciekawe, widzisz, możemy ukuć taką nową teorię, nie? Nowy termin. To bardzo ładnie wygląda, jak powoli zagęszczano front w kierunku wschodnim. I to zjawisko widać w całych Karpatach. Dobra, czy mogę następny slajd? Tak, 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 myślę, że ten już bez żadnego problemu, mam nadzieję, się przerzuci. Czekaj, tak jest, grudzień, pościg optymistów, tak, już jest. Tak, bo co mamy dalej? Korniłow z Humiennego musi dość szybko się wycofywać, ponieważ strona austro-węgierska rzuca do odzyskania Humiennego i okolic wszystko, co ma do dyspozycji. Mało tego, wojska rosyjskie są przerzucane z Karpat do Galicji Zachodniej, ponieważ tam trwa bitwa pod Limanową i Łapanowem. Karpaty są ogołacane z wojsk rosyjskich, w związku z czym trzecia armia austro-węgierska, drugiej już nie ma, tego nie powiedziałem, druga armia austro-węgierska nam zniknęła w listopadzie z Karpat, ponieważ została przerzucona na front w Królestwie Polskim dla właściwie osłony niemieckiego Śląska. Mhm. A i znowu cię ucięło. Rejon... Już jesteś. Skończyło na tym, że druga armia została przerzucona do osłony niemieckiego Śląska. I... Tak, i w Karpatach pozostaje austro-węgierska trzecia armia i na wschód od Przełęczy Urzockiej grupa Flancerbaltina. A to o Flancerbaltinie, to przepraszam, muszę tę anegdotę powiedzieć. Tak, obyś był rezerwą armijną. To wiosna 15, nie? To wtedy dopiero myślę, że to z wiosny. To nie jest ten czas, żeby tę anegdotkę powiedzieć, bo ja też mam ją przygotowaną. Aj, dobra. Fajnie, że powiedziałeś. No ale to ja ją wyszukam. Fajnie, że powiedziałeś. Dobra, już się nie wtrącam. Co się dzieje? Trzecia Armia Austro-Węgierska próbuje na całym froncie, a zajmuje front bardzo szeroki, próbuje iść na północ. I póki trafia na tyłowe oddziały, takie opóźniające straże tylne rosyjskie, wszystko idzie dobrze. W momencie, kiedy trafia na zorganizowany opór, na przykład tutaj mamy na północ od Baligrodu przed Zagórzem, tego oporu trzecia armia nie jest w stanie przełamać, bo jest za słaba. To są oddziały wycieńczone walkami i bardzo często taka podejrzana zbieranina, jak na przykład 56. Dywizja Piechoty, która się składała z przeróżnych formacji landszturmowych, które dysponowały kilkoma rodzajami karabinów wymagającymi kilku rodzajów amunicji. No takie trochę rozpaczliwe to było, więc pomysł, że ta akcja podjęta w drugiej połowie grudnia 14 roku doprowadzi do czegoś większego, zwłaszcza do odblokowania Przemyśla, to był skrajny optymizm. Tylko od razu widzimy, co tu się dzieje, to znaczy te wojska rosyjskie tylko są w stanie zablokować pewne rejony, to co mamy na czerwono, czyli są w stanie zablokować, przesłonić Dolinę Osławy, są w stanie blokować rejon Przełęczy Urzockiej i nawet o nią walczyć, bo tutaj jest, będą przepychanki o Przełęcz Urzocką trwające w grudniu bardzo dobrze. W Boże Narodzenie Austriacy grupa już wtedy Rona i Chorwata odzyskuje Przełęcz Urzocką, w Sylwestra na przełomie 14-15 roku traci Przełęcz Urzocką, więc tam mamy takie działania w te i we w te. W międzyczasie grupa Czermaka przechodzi pod flancer Baltina, bo jest za daleko na wschodzie, czyli jest wyjęta z trzeciej armii. No a sam Michał Czermak 31 grudnia zostaje ciężko ranny na Przełęczy Urzockiej, umiera dnia następnego, także tutaj jest upamiętniony na tej mapie w ostatnim momencie, kiedy mógł się na nią jeszcze zapisać. Pomysł, że słabe i wycieńczone oddziały trzeciej armii coś tu zdziałają, no to był skrajny optymizm, dlatego tak pozwoliłem sobie nazwać ten slajd. No i proszę następny. Już przełom 14-15, tak? Koniec ambitnego manewru. Tak jest, tak jest. Tak, i to jest jeszcze próba zrobienia czegoś w warunkach, kiedy front nie zastygł. Otóż strona austro-węgierska przerzuca w Karpaty świeże korpusy, które walczyły jeszcze miesiąc wcześniej w Bitwie Krakowskiej, czyli 10. Korpus Przemyski, 18. Korpus, który w dodatku nie jest kompletny, bo po drodze jedną brygadę zostawia pod Tarnowem, i
próba działania na Baligród, próba działania na Sanok, próba przerwania linii kolejowej transwersalnej przez Bukowską i Odrzechową, to się wszystko dla strony austro-węgierskiej kończy bardzo źle i koniecznością odwrotu w pobliże grzbietu granicznego. No i tu jeszcze widzimy ten moment, kiedy front się nie domknął. Pomiędzy Cisną, pomiędzy Doliną Solinki a rejonem Przełęczy Urzockiej jest pusto. To co mówiłem, że czasem przed przeciwnikiem musiała chronić przestrzeń i teren. Ani jedna, ani druga strona nie ma w tym rejonie poważnych sił i ma nadzieję, że przeciwnik też nie będzie miał. W związku z czym ten rejon jest prawie w ogóle nieobsadzony. Prawdopodobnie patrolowany, natomiast działań pomiędzy Doliną Solinki a Siankami, a Przełęczą Urzocką praktycznie nie ma. Tak wygląda koniec roku 14, początek roku 15 i następny slajd, czyli styczeń roku 15, atakujemy tym, co mamy. No tak, bo sytuacja się robi coraz bardziej groźna w Przemyślu, więc, że tak powiem, liczenie na łut szczęścia rośnie. Zaczyna się nam to domykać, ja tutaj ten slajd pokazuję, te strzałki niebieskie, czyli austro-węgierskie i już niemieckie, bo tutaj mamy również niemiecką armię południową, która się pojawia na froncie karpackim na wschód od Przełęczy Urzockiej. To był bardzo ambitny plan pierwszej ofensywy pod koniec stycznia roku 15. Tak sobie 22 stycznia w sztabach austro-węgierskich wyobrażano, co będzie, to znaczy, że ta niemiecka armia południowa takim szerokim łukiem obejdzie, wyjdzie niemalże na wschód od Przemyśla, pójdzie w stronę Lwowa. Żadne przełamanie nie wyszło, od razu o tym mówię. Bieszczady mamy tam, gdzie jest trochę gęściej. I w tej ofensywie styczniowej miało uczestniczyć już troszkę więcej wojsk austro-węgierskich, bo oprócz wymienionego 10-18 korpusu dodano jeszcze bratysławski, pożoński, preszburski 5 korpus, który miał atakować właśnie w tej przestrzeni słabo bronionej pomiędzy Solinką a Przełęczą Urzocką. No i następny slajd, jak to wyszło. Otóż z drobnymi poprawkami można powiedzieć nie wyszło wcale, gdyby nie liczyć Przełęczy Urzockiej. Dosyć spora grupa Aleksandra Surmeja działająca na Przełęcz Urzocką odzyskuje tę Przełęcz 26 stycznia, czyli 3 dni po rozpoczęciu ofensywy i to już jest definitywne zdobycie Przełęczy przez wojska habsburskie. Wojska habsburskie Przełęczy Urzockiej już nie oddadzą. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ten sukces, zabezpieczenie przynajmniej tej strony Bieszczadów, otóż to jest chyba jedyne miejsce, jedyny toponim, który w armii austro-węgierskiej doczekał się aż 3 tytułów szlacheckich von Urzok. Nie tylko Surmej dostał Urzok, ale również Ronej Horwat, który zdobył Przełęcz Urzocką na chwilę w grudniu. I tytuł ten dostał jeszcze jeden z dywizjonerów w grupie Surmeja, czyli generał major Edward Planck. Ci trzej panowie nosili zaszczytny tytuł von Urzok na dalszym etapie wojny w późniejszych latach. Poza tym cała ta ofensywa austro-węgierska w Bieszczadach nie kończy się niczym dobrym. Pewne sukcesy ma 5 Korpus, Honwedzi z dywizji takiej mieszanej, dzisiaj byśmy powiedzieli węgiersko-słowackiej, mają pewne sukcesy w paśmie Otrytu, pod Lutowiskami, ale to daleko nie prowadzi. Ofensywa w stronę Baligrodu utyka dosyć szybko, natomiast na lewej flance w rejonie Doliny Osławy, czyli już właściwie pogranicze Bieszczadów, Beskidu Niskiego, 10 Korpus posuwa się odrobinę, po czym musi po kilku dniach wrócić w rejon grzbietu granicznego. I to właśnie 10 Korpus zalicza sporą porażkę, bo długo na tym grzbiecie granicznym nie jest w stanie wytrzymać. Już kilka dni po wycofaniu się na grzbiet graniczny pozycje 10 Korpusu na styku 2. i 24. Dywizji zostają przełamane. Oddziały carskie się nie zatrzymują
i 4-5 lutego dochodzą aż do mezilaborców. Efekt jest taki, że ta linia kolejowa o wysokiej przepustowości, którą wspominałem na początku, odpada jako droga zaopatrzenia wojsk austro-węgierskich w Karpatach. Czyli od 5 lutego definitywnie jedyną drogą zaopatrzenia będzie mało przepustowa linia kolejowa do Stakczyna. Może idźmy dalej, bo nie zatrzymując się za bardzo, ponieważ czas nas troszkę goni. Tak jak Austriaków próbujących odblokować Przemyśl zimą 14-15. Tak jest. No luty to jest ofensywa troszkę lepiej przygotowana. To znaczy, co się dzieje z perspektywy austro-węgierskiej. Po pierwsze, wraca nam druga armia. Stąd mi się wzięło po drugie. Druga armia w nowej postaci, reaktywowana. Część oddziałów zostawiła w Królestwie Polskim, ale jej dowódca Bem Ermoli wraca w Karpaty, przywozi ze sobą z Królestwa Polskiego część dywizji. Odtwarza się druga armia, która właściwie przez jakiś czas, można powiedzieć, całe Bieszczady będzie obsługiwała. Od Łupkowa na zachodzie, po Przełęcz Urzocką i jeszcze kawałek dalej na wschodzie. Druga rzecz bardzo ważna, w Karpaty zaczynają przyjeżdżać dywizje z frontu serbskiego. Mało się chyba mówi o tym, bo front serbski jest uważany za jednoznaczną, fatalną historię dla armii austro-węgierskiej, za jednoznacznie porażkę. Natomiast sytuacja, jaka wytworzyła się na Bałkanach, wyglądała w ten sposób, że obie armie walczące tam, czyli serbska i austro-węgierska, były wycieńczone. Z tym, że serbska najprawdopodobniej bardziej, bo w pewnym momencie Austriacy dochodzą do wniosku, że są w stanie pozabierać połowę dywizji z frontu serbskiego, blokować pozostałymi to, co zostało z armii serbskiej po wycieńczających walkach pierwszych miesięcy wojny, i dywizje z frontu serbskiego trafiają w Karpaty. Ale zaraz, to trochę zbyt optymistyczne, o ile dobrze kojarzę, jakoś w grudniu to Belgrad Serbowie odbili i to się na linię rzek Austriacy wycofali, więc nic dziwnego, że... skończyło. No tak. I na tym się skończyło. A kolejną ofensywę strona austro-węgierska przygotowuje na koniec lutego. Dosłownie na koniec. Ale Belgrad, no to mamy... Belgrad to mamy pierwsze dni grudnia. No tak, tak, tak. Ale to po prostu na rocznicę koronacji Franciszka Józefa i bardzo szybko stracony. Tak, to tak, rzeczywiście jest ten. Że to wygląda po prostu na to, po zestawieniu, co się dalej dzieje na froncie serbskim, że armia serbska nie była w stanie po odzyskaniu Belgradu przedsiębrać już kolejnych operacji zaczepnych. W związku z czym naprawdę, no tutaj jak popatrzymy na dywizje, które widać, no to 29 z frontu serbskiego, 9 z frontu serbskiego i będą przychodzić kolejne na inne odcinki Karpat. Także dosyć sporo związków operacyjnych armia habsburska była w stanie z frontu serbskiego zabrać i przerzucić w Karpaty. Ale być może to wynikało z tego, że oni po prostu stwierdzili, że nie dadzą rady pokonać Serbii, nie? Że w sensie takim, że nawet gdyby wleźli w połowę Serbii, tak, to by zabrakło im wojska, a Rosjanie w tym czasie by przejść na Węgry. Także... Oczywiście, że to było za cenę zaprzestania operacji zaczepnych na następny praktycznie rok. No tak, dopóki nie... Aż do jesieni roku 15, tak. Tak. Dopóki Bułgarzy i Niemcy, prawda, nie pojawiają się na froncie serbskim. W każdym razie druga ofensywa austro-węgierska, no bo co tutaj, niby to jest truizm, ale zapewne nie wszyscy wiedzą, no ta styczniowa skończyła się na całym froncie kontrakcją rosyjską, nie tylko Medzilaborce, ale walki na całej szerokości frontu. Druga ofensywa austro-węgierska w stronę Przemyśla, druga licząc w 15 roku, zaczyna się 27 lutego. Pomysł jest iść wzdłuż Osławy, iść na Baligród. Tu nam się pojawiają takie miejsca kojarzone zapewne przez pasjonatów historii, jak Magóryczne, Manyłowa, czyli Łysy Wierch, Piaski, czyli Patryja nad Baligrodem. Próby przebicia zaczynają być bardzo krwawe. I tu proszę następny slajd. Tak jest, o właśnie. To mamy sytuację, pierwsza mapa nam pokazuje 10 marca, czyli właściwie już niemalże
maksimum sukcesów austro-węgierskich i od razu następującą kontrakcję rosyjską, zwłaszcza wzdłuż Osławy i Osławicy. Cóż, te punkty, o których mówiłem, no udaje się oddziałom habsburskim zdobyć Maguryczne, udaje się zdobyć Manyłową, o której jeszcze chwilkę powiem. I na tym się impet ofensywy wyczerpuje. Maguryczne to jest 8 marca, Manyłowa to jest 12 marca i to są w zasadzie ostatnie poważniejsze sukcesy w tym rejonie. Dlaczego maszynka do mięsa? No, co tutaj się dzieje? W Bieszczady transportowane są kolejne dywizje. Zaczynają nam powstawać zupełnie efemeryczne korpusy. Tutaj w centrum mamy grupę Tarszczańskiego, czyli grupę armijną zbudowaną na bazie czwartego korpusu, który przestał funkcjonować jako odrębna jednostka, odrębny związek operacyjny. I co on ma w składzie? No on ma 19 korpus, jeszcze taki powiedzmy porządny, po czym przez moment ma trzy korpusy kombinowane, których sztaby zostały zbudowane na bazie sztabów dywizji. Od prawej mamy korpus Martiniego, mamy korpus Lidgendorfa, który był zupełną efemerydą, funkcjonował kilka dni, korpus kombinowany Schmidta, kolejne oddziały, straty nieprawdopodobne, grupa Tarszczańskiego z około bodajże 70 tysięcy żołnierzy w 2 tygodnie traci połowę stanu. Z 70 tysięcy, tak około 37 tysięcy to są straty. Nic to nie daje, a w dodatku wojska rosyjskie są coraz silniejsze. Bo co tu się dzieje? Przemyśl jeszcze się broni. To nie jest tak, że te kontrakcje rosyjskie to są oddziały, które przyszły spod Przemyśla, ale to są oddziały, które przychodzą ze spokojniejszych odcinków frontu, na przykład z Galicji Zachodniej. I sporo rosyjskich sukcesów w Bieszczadach to są na przykład oddziały, które mieszkają na froncie, jak chociażby po kawałku przenoszony w Karpaty 21 Korpus Armijny. Ofensywa wygasa, mamy połowę marca, wiadomo, że Przemyśl długo się bronić nie będzie. Proszę następny slajd. Mhm. Już jest. No i to już jest tylko próba odparowania tego, co na Austriaków idzie, próba utrzymania osiągniętych linii, które nie dają właściwie żadnych szans na dalsze pójście do przodu, bo do tego nie ma sił, a poza tym teren nie pozwala. To jest mapa 20 marca, czyli mamy czerwone strzałki, strona rosyjska kontratakuje gdzie może, a może najwyraźniej wszędzie, na całym odcinku bieszczadzkim. Do kapitulacji Przemyśla zostały 2 dni i śmiem twierdzić, że wtedy, no nawet parę dni wcześniej, jak zdobyto Manyłową, jak zdobyto Maguryczne, to samo dojście pod Przemyśl tych armii walczących w Karpatach byłoby trudne, nawet gdyby strona rosyjska postanowiła w pewnym momencie nie przeszkadzać. Dojście tych armii, przyprowadzenie ich pod Przemyśl w takim stanie, żeby były w stanie przystąpić pod samym Przemyślem do skutecznych działań, byłoby już problematyczne. W związku z czym strona austro-węgierska, druga armia tu pozostaje w defensywie, próbuje bronić tego, co osiągnęli, właściwie bez szans na to, że to coś w najbliższym czasie da. Tracone jest Maguryczne, na Magurycznym strona austro-węgierska, oddziały austro-węgierskie były bodajże 6 dni. Manyłowa, Piaski, rejon Baligrodu się jeszcze trzyma, tak mocno wysunięty w stronę północną. Natomiast niebezpieczeństwo dla drugiej armii przychodzi od strony zachodniej. W rejonie Przełęczy Łupkowskiej, tam gdzie zaczynają się już pozycje 10 Korpusu należącego do 3 Armii, potęguje się rosyjski nacisk. I następny slajd. Mm-hmm. Proszę bardzo. Rejon Łupkowa, czyli ten róg lewy górny,
tutaj oddziałom rosyjskim, cały czas to są oddziały rosyjskie, które były już w Karpatach. To mamy dwa dni po kapitulacji Przemyśla, 24 marca, oddziały spod Przemyśla jeszcze nie zdążyły przejść. Widzimy 81. Dywizję Rezerwową spod Przemyśla, ale to jest wsparcie ofensywy, która zaczęła się wcześniej. Oddziałom rosyjskim udaje się opanować taki zwornikowy punkt na południe od Przełęczy Łupkowskiej, góry Szczołb, Megelin, Gruń i Koszarka. To powoduje, że strona rosyjska otwiera sobie drogę na południe, na flance drugiej armii. Bardzo szybko to doprowadza do tego, że pozycje w Bieszczadach, cały czas będące pod naciskiem rosyjskim, muszą być opuszczone. Druga armia powoli się cofa. Tutaj tą taką kropkowaną linią mamy zaznaczony rejon, do którego pierwotnie planowano wycofać drugą armię, czyli zupełnie poza główny grzbiet Karpat, z opuszczeniem wszystkiego, co w Bieszczadach zostało uzyskane, łącznie z Przełęczą Użocką. Realizacja była troszkę inna, mianowicie Przełęcz Użocką grupa Surmeja utrzymała, tam grupa Surmeja pozostała w rejonie granicy, nie oddała tej wywalczonej w styczniu Przełęczy, z tym, że dla uproszczenia dowodzenia ona na przełomie marca i kwietnia zostaje podporządkowana niemieckiej Armii Południowej, wychodzi ze składu drugiej armii. Natomiast wszystkie jednostki drugiej armii opuszczają Galicję, opuszczają dzisiejsze polskie Bieszczady, pozostają jeszcze w pierwszych dniach kwietnia w paru miejscach na grzbiecie granicznym, po czym też są z niego zepchnięte. I właściwie na tym kończy się historia zmagań I wojny światowej w Bieszczadach. Można by mówić jeszcze o maju, o tym, co było wskutek ofensywy gorlickiej, o szybkim odwrocie rosyjskim, o szybkim przejściu wojsk austro-węgierskich i niemieckich przez Bieszczady, ale myślę, że to jest zupełnie odrębny temat, to są zupełnie innego rodzaju działania. W związku z czym... Tak? Mhm. Jasne, natomiast taka ciekawostka, patrząc na te straty, o których mówiłeś i te wszystkie, no, że tak powiem, mielenie mięsa, tak? Na ile Austriakom opłacał się ten Przemyśl, nie? Bo przecież gdyby go nie mieli, to nie kombinowaliby tych wszystkich szalonych ofensyw, nie? A to wynikało z tego, że zbudowali potężną twierdzę, która się trzymała i no trzeba było ją próbować odblokować, nie? On się opłacał z kilku względów, to znaczy opłacał się, bo blokował linie komunikacji i linie kolejowe. On się opłacał także z tego względu, że mówi się oczywiście o 100 tysiącach żołnierzy austriackich, przeszło 100 tysiącach, 120 tysięcy żołnierzy austro-węgierskich zablokowanych w Przemyślu, tylko trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze 120 tysięcy żołnierzy to było tyle, ile w Karpatach. Oj, znowuż zetknęło, ścięło cię, Tomku. 120 tysięcy to tyle żołnierzy, ile w Karpatach na całym froncie. I to było... Myślę, że w skali miesiąca w Karpatach na całym froncie karpackim, no to jest taka ilość, która wypadała z walki w ciągu właśnie około 30 dni, może nawet mniej. W związku z czym te oddziały, które Przemyśl broniły przez szereg miesięcy, w Karpatach bardzo szybko by się rozpłynęły. Zwłaszcza, że nie były to, z drobnymi wyjątkami, jednostki o najwyższej wartości bojowej. To są plusy trzymania Przemyśla, blokowania wojsk rosyjskich. No, oczywiście oblężenie wymagało zaangażowania pewnych sił, ale co swoją drogą też świadczy o przydatności frontowej obrońców Przemyśla. No, przez większość czasu wojska blokujące Przemyśl były słabsze od wojsk siedzących w Przemyślu. W związku z czym te oddziały wyprowadzone na pierwszą linię, no one by dały mniej więcej, powiedzmy, równowartość dwóch dywizji, może trzech. Nic dla Austriaków tak naprawdę przełomowego. Niewątpliwie dla Austriaków negatywną rolę odegrał Przemyśl jako to takie, no ten taki przedmiot pożądania, coś, co musimy odbić, żeby nasze operacje w Karpatach miały sens. W pewnym momencie zrobiło się to już poniekąd absurdalne.
te wszystkie marcowe ataki w Bieszczadach moim zdaniem rokowałyby szanse powodzenia tylko wtedy, gdyby rosyjska armia pod jakimiś ciosami się tu rozpadła, a nic nie wskazywało na to, że może tak się stać. Przełamanie nawet w jednym miejscu byłoby bardzo szybko opanowane, bardzo szybko zablokowane, a na przełamanie w wielu miejscach i to jeszcze jednoczesne nie było szans. No jasne. I tyle, jeżeli chodzi o bardzo krótki, chociaż zajmujący godzinę przegląd tego, co w Bieszczadach się działo. Przejdźmy dalej. Już. Aha. Mam. Z taką lekką ironią tutaj oczywiście użyłem cytatu z Grillparzera w In deinem Lager, Österreich. I po pierwsze, no jasne, że nie Austria, tylko Austro-Węgry. Natomiast Bieszczady z perspektywy austro-węgierskiej to jest taki piękny przykład wymieszania wszystkiego i posyłania w te góry tego, co akurat było pod ręką. To wynik, częściowo było to efektem improwizacji, ale częściowo polegało to na tym, że w ramach wspomnianej już grupy Tarszczyńskiego, gdzie były przeróżne i permanentne i efemeryczne korpusy, Tarszczyński bardzo swobodnie przerzucał sobie poszczególne pułki, bataliony, oddziały, które na przykład w połowie marca walczyły na Manyłowę, jak 69. Pułk Piechoty, czy na Korbani, jak pułk 71, nagle za tydzień albo dwa się spotykają na Koszarce, czyli wiele kilometrów dalej, kilka korpusów w lewo, w związku z czym to, co powiedziałeś i super, że to zrobiłeś o byciu odwodem u Pflanzerbaltina, tak się zastanawiam, co można powiedzieć o byciu rezerwą grupy armijnej Tarszczyńskiego. Myślę, że to jest dopiero problem. I tutaj taki jeden tylko przykład, chyba skrajny. 29. Dywizja Piechoty, która końcem stycznia przyjechała z frontu serbskiego w składzie takim, jak tu widać na niebiesko, w ciągu lutego i marca, czyli dwa miesiące, w tej dywizji zdążyły się przewinąć pułki, bataliony, te, które widać. Każdy kolor to jest pierwotne podporządkowanie innym dywizjom piechoty, w związku z czym nie mniej, nie więcej w tej jednej dywizji znalazło się w ciągu 60 dni, niecałych 60, znalazły się pod oddziały z 10 innych dywizji. Wow. Tak to wyglądało, także nic lepszego dla austriackiego piechura, czy też węgierskiego piechura, niż trafić do grupy Tarszczyńskiego. Następny slajd, proszę. Już mam. Tu mamy kombinowany korpus Schmidta, w którym rozrysowane są na niebiesko i czerwono uzupełnienia, czyli bataliony marszowe. Tu jest podział bardzo prosty tym razem, to znaczy niebieskie kwadraciki, czy też inne kształty obrazują bataliony marszowe, które trafiają do swoich jednostek, tak jak powinno to być. Natomiast na czerwono mamy pozaznaczone bataliony marszowe, które powinny były trafić do zupełnie innych pułków. Tymczasem trafiły do grupy Tarszczyńskiego i gdzieś tam się rozpłynęły. Działo się tak między innymi dlatego, że tu mamy bataliony marszowe na przykład pułków zablokowanych w Przemyślu, na przykład pułków, które stały w Królestwie Polskim i nie potrzebowały uzupełnień, ponieważ strat znaczących nie ponosiły. No i tak na przykład tutaj z prawej strony, no to jest, przepraszam, to jest kilka korpusów, teraz to widzę, z prawej strony w korpusie Martyniego mamy 43. Dywizję Piechoty Landwery Galicyjską, no i marszowe bataliony zachodnio-galicyjskich, a nie wschodnio-galicyjskich czy bukowińskich pułków, na przykład Cieszyński 31 trafia do pułku piechoty z Czarniowiec, 32 Nowosądecka nam się to pojawia, Krakowska 16, także marszowe bataliony zupełnie niezwiązane z tymi liniowymi oddziałami, które trafiają w Bieszczady. Następny slajd, proszę. Już mam. Zaraz się wyświetli. Tu mamy,
Tu mamy taki gorący rejon pomiędzy Bystrem a Rabem. Rabę już właściwie dzisiaj nie istnieje, Bystra jeszcze istnieje. Dlaczego wybrałem ten rejon? No, on budzi zainteresowanie wielu pasjonatów, bo tu mamy przede wszystkim manyłową, mamy trochę mniej znane piaski. To, co zaznaczyłem kółkami jako ograniczenie tego obszaru i w linii prostej, jak zmierzyłem na Google Maps, to jest odcinek mierzący sobie 5200 metrów. Walczono tutaj no, w styczniu mało intensywnie, od połowy lutego dosyć poważnie, a w marcu była tu wręcz hekatomba. I przez ten mały rejon przewinęło się nie mniej, nie więcej niż 20 austro-węgierskich pułków piechoty. 19 w całości, z jednego bodajże pojedynczy batalion. W związku z czym to pokazuje, jeżeli na każdy kilometr przypadają w różnych oczywiście okresach, pokazuje tą wymianę, pokazuje właśnie istotę tej maszynki do mięsa, jak to wyglądało. Żeby nie być gołosłownym, jeden jedyny pułk austro-węgierski, który przez kilka dni szturmował Manyłową na przełomie lutego i marca, czyli 85. Pułk Piechoty, samych poległych zgłosił około 900. Wow. Więc straty potworne, zyski naprawdę niewielkie. Proszę następny slajd. Powoli zmierzamy do szczęśliwego końca. Co jeszcze przed nami? Przed nami, w sensie przed wszystkimi, którzy ten temat badają, chcą badać, są nim zainteresowani, cały czas możemy, albo nie możemy, zaraz o tym powiem, czegoś się dowiedzieć. Tu mamy szkic Manyłowej. Pewnie wielu słuchających wie o tym, że Manyłowa ma swoją historię wykonania podkopu, założenia ładunków wybuchowych i wysadzenia w powietrze fragmentu rosyjskich pozycji. Pamiętam te czasy, kiedy na starym forum Austro-Węgry jeszcze budziło kontrowersję, czy w ogóle ten krater, który do dzisiaj jak najbardziej istnieje na Manyłowej, czy mógł zostać wysadzony w trakcie walk. W tym momencie można na podstawie źródeł obu stron definitywnie potwierdzić, no tak, wysadzono to i wysadzono to w momencie poprzedzającym jeden ze szturmów, szturm, który 12 marca doprowadził do zajęcia szczytu. Natomiast taka ciekawostka, no co wiemy z relacji? Z relacji wiemy, że ten tunel, jakby to podejrzanie nie brzmiało, wystarczyło wykopanie 7-8 metrów tunelu, co miało zająć pionierom z budapesztańskiego 4 batalionu pionierów zaledwie 16 godzin. Pod nosem oddziałów rosyjskich, ale w martwym polu z wykorzystaniem wcześniej istniejących rowów dobiegowych czy tam okopów. Brzmi to może prawdopodobnie, natomiast nie wiem, czy kiedyś potwierdzimy tę informację, czy rzeczywiście był to tunel, czy znaleziono jakąś szczelinę skalną, w jaki sposób było możliwe, że niewielu ludzi, bo iluż można było jednocześnie na takim, nazwijmy to, przodku zaprzęgnąć do pracy i do kucia tunelu, jak jest możliwe posuwanie się, wykonywanie takiego tunelu we Fliszu Karpackim w tempie no, około pół metra na godzinę. No to zdecydowanie, biorąc pod uwagę te prace minerskie nad Somą, to to jest po prostu no, blitzkrieg, tak, zdecydowanie. No tak, ale tunel nie istnieje. Rozumiemy, że inwentaryzacji powykonawczej nikt tam nie sporządził przed wysadzeniem. Zrobiono, założono ładunki, wysadzono. Rosyjskie źródła też wspominają o tym, że wysadzenie miało miejsce. Można się spierać, jakie dokładnie były skutki. Tu jeszcze taka ciekawostka. Manyłowa to jest góra, która ma w swoim grzbiecie trzy takie mało wyodrębnione wierzchołki. Jest duże prawdopodobieństwo, że ten szkic, właśnie problemy z orientacją w terenie. Ten szkic nie do końca pokazuje to tak, jak powinno wyglądać. Jest przesunięty. Bardzo często jedna albo druga strona nie dostrzegała, że góra ma trzy wierzchołki, a nie dwa, i lokowała, umieszczała swoje oddziały, wyobrażała sobie, że są nie tam, gdzie w rzeczywistości były. I proszę następny slajd, to już na pocieszenie dla słuchających ostatni. No, nie wiem, czy na nami, o ile... nie wiem, czy na pocieszenie, Tomku, ja tam cię słucham z przyjemnością, więc tutaj nie gadaj takich rzeczy.
Ostatni slajd co do Manyłowej, no tak jeszcze wracając do tego tunelu, nie wiem, czy kiedyś dokładnie się dowiemy i będziemy w stanie zweryfikować istniejące relacje, jak to wysadzenie wyglądało i co tam rzeczywiście, co wykorzystano, jak się udało dokonać tego podkopu. O ile mi na przykład wiadomo, ten batalion pionierów, no nie pozostały po nim, zdaje się, żadne raporty bojowe. Natomiast tutaj mamy sytuację też Bieszczady. Pozwoliłem sobie na razie, żeby nie psuć przyjemności i emocji, na razie pozwoliłem sobie nie pokazać dokładnie, o czym tutaj mówię. To jest efekt mojej współpracy z Adamem Zakrzewskim, którego pozdrawiam, jeżeli nas słucha. Mapka z lewej strony pochodzi z tego, co ja zgromadziłem, mapka z prawej z tego, co zgromadził on. Ja badałem od strony austro-węgierskiej, on badał od strony rosyjskiej. Nie wiem, czy to dobrze widać po tych szkicach, ale to jest naszkicowana dokładnie ta sama górka. Mniej więcej teren się zgadza, to rozgałęzienie takie ciekawe, takie trójkątne, zwłaszcza na tym szkicu w trzy strony, taka gwiazdeczka, zwłaszcza na tym szkicu rosyjskim, no jest bardzo ładnie widoczna. O co tu chodzi? To są szkice, które mają przedstawiać 8 marca. Dla oddziałów austro-węgierskich. 8 marca to było już ileś dni po szturmie na tą górę, który to szturm miał się według relacji austro-węgierskiej skończyć definitywnym sukcesem. Górę zdobyto, górę obsadzono i przez następne kilka tygodni miała być cały czas, jej główny wierzchołek miał pozostawać w rękach żołnierzy austro-węgierskich. Po prawej stronie mamy z tego samego dnia, datowany na 23 lutego, no ale to jak w armii rosyjskiej wtedy datowanie w kalendarzu juliańskim, dokładnie ta sama góra i mamy prześlicznie wmalowane okopy oddziałów rosyjskich. Tego oczywiście tu nie widać, ale według relacji oddziałów rosyjskich oni też na tej górze byli cały czas. Oni tam sobie weszli jeszcze w styczniu, przepraszam, w lutym i siedzieli cały czas przez cały marzec. Wcale nie musieli tej góry odzyskiwać. Relacje austro-węgierskie, iluś oddziałów z różnych dywizji mówią o tym, jak to ta góra była broniona przed rosyjskimi kontratakami, jak to była odzyskiwana, odbijano utracone pozycje. Źródła rosyjskie wskazują na to, że główny wierzchołek cały czas był w rękach żołnierzy carskich. Być może po jakimś czasie, jak zgromadzimy dokumenty na szczeblu dywizji, brygad, pułków, być może coś nam z tego wyjdzie. Kto tu się pomylił? Teren bieszczadzki najwyraźniej nie tylko dziś turystom, ale również wówczas walczącym nastręczał bardzo wielu problemów. To jest jeden z nich. To jest coś, co powoduje, że tym wszystkim warto się zajmować, bo jeszcze prawdopodobnie analiza tego wszystkiego nieraz będzie w stanie nas zaskoczyć. No i proszę o ekran końcowy, bo z mojej strony z zasadniczej prelekcji to wszystko. To tylko tutaj dodam taki krótki przypis, że potem widać, jak bardzo ważne jest dotarcie do materiałów obydwu stron, nie? Że wtedy można zestawić i widać co i jak, tak? Jeżeli się coś nie zgadza, to właśnie wiadomo, że trzeba szukać odpowiedzi dalej, gdzieś indziej i znaleźć to jakoś logicznie sobie wytłumaczyć, a nie ślepo powtarzać tylko wersję jednej ze stron. A teraz, tak jak Tomek prosił, ekran końcowy. Zaraz się myślę. Tak, to ja ci, Tomku, dziękuję bardzo, że zechciałeś swój czas poświęcić na przygotowanie tej prezentacji i nam jej przedstawienie. Jestem po raz kolejny zresztą, nic nowego, nihil nobis obsole, pod ogromnym wrażeniem twojej wiedzy, tak, i umiejętności prezentacji, bo to są niektórzy mają wiedzę, a nie umieją przedstawiać, a inni umieją przedstawiać, a nie mają co, a ty to ze sobą świetnie łączysz. Mam nadzieję, że widzowie kanału również docenią ten twój dar i mam nadzieję, że jeszcze się pokaże jakiś temat, o którym podyskutujemy, chociażby te gorlice w tle, coś tam myślę, że szczypniemy problem.
No ja Ci też, Jarku, serdecznie dziękuję za zaproszenie, dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję, było mi bardzo przyjemnie podzielić się tymi paroma wiadomościami z wszystkimi, którzy nas słuchali. Nie widzę na razie pytań, ale tutaj widzę taki fajny komentarz, jeżeli mamy jeszcze trochę czasu. No mamy, chwilę jeszcze mamy. Góra jak góra, niewiele różni się jedna od drugiej. Bo to jest to samo. Pytanie. To nie jest pytanie, ale tak... Jeżeli możemy wrócić do tego ostatniego slajdu, to bym to na sekundkę zrobił. Że to jest ta sama góra, tylko na dwóch różnych armiach narysowana, także dlatego się mało różni. Tak, to znaczy ja tam celowo z różnych względów i żeby nie psuć może niespodzianek na przyszłość i żeby nie ułatwiać tak zwanym szpadel komando działania, chociaż myślę, że akurat tych to nie trzeba zachęcać do eksploracji Bieszczadów. Usunąłem tutaj jedną rzecz, to znaczy usunąłem punkt wysokościowy z obu mapek. Ten punkt wysokościowy pożeniony z topografią terenu przesądza, że mamy do czynienia na obu szkicach z dokładnie tym samym głównym wierzchołkiem tej samej góry. Natomiast góra jak góra, bo co dalej nie wiem oczywiście, czy to było pytanie, czy sugestia i do czego się to odnosiło, ale co tu jest fascynujące? O ile po samym opanowaniu czegoś, załóżmy na chwilę, że ta wersja strony rosyjskiej jest wiarygodna, w końcu oni tam siedzieli już kilka tygodni. Oddziały austro-węgierskie dopiero, te akurat, które tutaj szturmowały, dopiero co przyszły na ten odcinek frontu, przyszły sobie, no powiedzmy, spod Gorlic akurat te. I one były w terenie dla nich zupełnie nowym. Ja rozumiem, że mogli na przykład zdobyć przedwierzchołek i zgłosić, że zdobyli szczyt, bo teren się kładł, ciężko było stwierdzić, czy to, co jest dalej, nie jest przypadkiem wyższe, nie jest zwornikiem. No ale w końcu przychodzi ten moment, że się okopujemy, że zajmujemy pozycję, że ktoś dowodzący odcinkiem mówi: sierżancie, weźcie 5 ludzi, zróbcie patrol tamtym grzbietem, zobaczcie, gdzie jest przeciwnik. Ten sierżant powinien wrócić za 2 godziny i zameldować: Herr Hauptmann, ale tam nie ma grzbietu. Nie wiem, co tu jest na mapie, ale my nie jesteśmy tu, gdzie myśleliśmy, że jesteśmy. Przy optymistycznym założeniu, że sierżant wpadł na pomysł, żeby się jednak narazić, nie? Oczywiście. Ale mało tego, mówimy o wzniesieniu, przez które przewinęły się oddziały, jeżeli dobrze liczę, co najmniej 3 austro-węgierskich dywizji. W związku z czym nawet jak ci pierwsi ogłosili sukces, to ci drudzy, którzy ich zluzowali, powinni byli gdzieś zameldować. No chwila, koledzy, coś nam tu ściemniają. Myślę. Oj, znowuż ścięło cię, ale to ja wykorzystam to, żeby powiedzieć, że rozkazy, ścięło cię przez chwilę. Mamy pod górę. Tak, ale to być może jest argument na korzyść tego, że to jednak Rosjanie ściemnili, tak? Tudzież się pogubili i nie umieli odczytać tego, gdzie są. No niby tak, ale tutaj argumentów z obu stron, z kolei jak spojrzymy na ten rosyjski szkic, on jest bardzo dokładnie osadzony, zadrzewienie widzimy na nim. No wszystko jakoś trochę pasuje, on jest nawet, jak popatrzymy na dzisiejsze mapy, on nawet bardziej pasuje do tego, co istnieje w terenie. Czy to kiedyś rozwiążemy? Jak rozwiążemy, to mam nadzieję, że damy znać na piśmie albo w następnym odcinku za lat zapewne wiele, bo myślę, że trochę badań na ten temat w tym kierunku trzeba będzie przeprowadzić. A propos na piśmie, Tomku, to tutaj Sławomir Furgał napisał, cytuję: prosimy o wersję papierową, może w serii historycznej bitwy Bellony, Bieszczady 14-15. Nie wiem, czy mogę polecić, ale znam ludzi, którzy skleiliby taką książkę w ciągu kilku miesięcy. Natomiast ja się obawiam, że porządne badania, które pozwoliłyby opisać to wszystko rzetelnie, no to jest kwestia lat. No tak. Albo kwestia kogoś, kto etatowo zajmuje się tylko i wyłącznie badaniem tego. No dokładnie, jasne. Dobra, tu ktoś... Mam takie pytanie do doktora, do profesora prowadzącego, czy komentarze potem znikają? Mam zniknąć ten komentarz, w którym ktoś zidentyfikował tę górę, czy nie? Na przyszłość lepiej tak, aczkolwiek gratuluję, to oczywiście gratuluję znawstwa jak najbardziej.
To jest to. To ja przepraszam, Mr. Brzosti, ale po prostu zgodnie tutaj z ten sugestią go zaraz usunę. Nie chce mi się tutaj zrobić to, ale... Nie, nie ma problemu, to znaczy nie, to... broń Boże, się nie gniewam i strasznie się cieszę, że... To mam to zostawić, czy usunąć? Wiesz, jeżeli mogę prosić, to bym prosił o usunięcie, żebyśmy na przyszłość... Nigdy nie wiesz, kto jest z drugiej strony, akurat tutaj nie ma za co przepraszać i gratuluję doskonałego rozpoznania w terenie. Najwyraźniej lepsze rozpoznanie niż miała któraś ze stron walczących, a to, która miała takie złe. No właśnie. Tu jeszcze pytanie o straty właśnie. Jakie straty po stronie rosyjskiej, jak artyleria sprawowała się w górskich warunkach, czy straty wynikały z walki bezpośredniej? Cóż, jeżeli chodzi o straty strony rosyjskiej, to ja się nie podejmuję w tym momencie odpowiadać na takie pytania. To by wymagało analizy dokładnej. Od razu uczciwie mówię, do tej pory tematem zajmowałem się bardziej od strony austro-węgierskiej i nie jestem przygotowany, żeby tu kompetentnie odpowiedzieć, a zgadywać albo spekulować, albo określać w przybliżeniu nie chciałbym. Być może jest to do uchwycenia. Wiadomo, że ze strony, skoro przeglądamy te same archiwa, jak pisze tutaj inny słuchacz w tych archiwach, za pomocą pracy dość mozolnej dałoby się wyciągnąć na przykład straty poszczególnych rosyjskich pułków piechoty, które w Bieszczadach walczyły. Więc to jest do zrobienia. Na pewno coś takiego robili już naukowcy, tak zwani uczeni radzieccy, naukowcy rosyjscy, między innymi pan Nielipowicz. Natomiast w tym momencie nie jestem w stanie z pamięci przytoczyć takich danych. Artyleria jak się sprawowała? No cóż, teren nie był sprzyjający, jeżeli chodzi o podciągnięcie takiej dział na dobre stanowiska ogniowe. Aczkolwiek w Bieszczadach na pewno mamy przypadki, jak chociażby zdobycie przez węgierski Honvéd, zdobycie Magurycznego, gdzie podobno bardzo dobrą pracę zrobiła jedna, jedyna ciężka bateria haubic austro-węgierskich. No właśnie, to jest haubic. Że hobice, jeżeli mamy artylerię w postaci armat, tak, polowych, no to ich przydatność jest mocno ograniczona, nie? Jeżeli mamy artylerię stromotorową, no, to... nie wiem. Oczywiście znacznie mniej przydatne niż stromotorówka, natomiast ze znanych mi szkiców, ze znanych mi raportów bardzo ładnie widać, jak starano się również armaty polowe wykorzystywać. Po prostu ustawiano je w takich miejscach, żeby mogły strzelać daleko, strzelać wzdłuż dolin, niepokoić przeciwnika gdzieś dalej. No nie było to w stanie wspierać ataku zwykle bezpośrednio, choć i takie przykłady pewnie byśmy znaleźli, no bo jeżeli wywindujemy w końcu tą armatę na jedną górkę, a przeciwnik ma okopy na stoku przeciwległej górki, no to strzelanie wygląda jak na wtarczę strzelniczą. No dobrze, ale jak już zajmiesz tamto wzgórze, to już armata już ci nie jest w stanie przenieść ognia oczywiście dalej. Zanim przejdzie na nowe stanowiska ogniowe, to potrafi minąć bardzo dużo. Mało tego, no bardzo często problemem w razie odwrotu było ewakuowanie z takich stanowisk armat, o czym tam z rejonu Jabłonek, z rejonu Manyłowej mamy historię austro-węgierskiej baterii, która wycofując się musiała zjechać w stronę doliny zajętej już częściowo przez Rosjan, żeby się dostać do drogi, którą będzie w stanie odjechać na tyły. No, dokładnie, to taka specyfika walki górskiej. Aha, i straty z walki bezpośredniej. Jak to wygląda? Czym ja tutaj mogę na szybko rzucić w grupie Terczyńskiego? Tu mówimy o okresie bodajże od 1 do 15 marca. W grupie Terczyńskiego z 70 tysięcy ludzi straty wyniosły, no już mówiłem, ponad połowę, lekko ponad połowę, z czego ponad 17 tysięcy to były typowe straty krwawe, potwierdzone, czyli ranni i zabici. Wzięci do niewoli bardzo niewielu zgłoszono, bo nieco ponad 1000, no ale grupa Terczyńskiego głównie atakowała. Bardzo poważna grupa zaginionych, prawie 8 tysięcy. Natomiast chorych mamy niemalże 12 tysięcy. Czyli prawie po 50% strat, nie? Tak z 40 spokojnie licząc.
No, w zestawieniu ze stratami krwawymi, no to można powiedzieć, na każdych trzech rannych i zabitych przypadałoby nam dwóch chorych. Mhm. Tu jeszcze pojawiło się pytanie o jednostki górskie, ale z tego co kojarzę, to chyba nie było. Po prostu skoro nie przewidywano, że będzie wojna w górach, no to nie było potrzeby stosowania takich jednostek, tak? Na ile ja się znam, a znam się bardzo niewiele, na armii carskiej, to armia carska w zasadzie nie posiadała jednostek dedykowanych do walk. Przeznaczonych na litość boską, przeznaczonych. Tak, przepraszam, już zacząłem przepraszać za paskudny anglicyzm. Już to miałem na końcu języka i nawet to zacząłem mówić. Przeznaczonych i wyszkolonych i wyposażonych. Armia austro-węgierska miała takich pułków 5. Z tym, że w Bieszczadach znalazł się tylko jeden pułk Landesschützen, pierwszy pułk Landesschützen, czyli strzelców krajowych. On walczył w składzie 18 bodajże korpusu w rejonie na północ, powiedzmy na północ od Połoniny Wetlińskiej, o tak najprościej określić w przybliżeniu rejonu, gdzie oni operowali. Z tym, że no cóż, jednostki górskie w znacznej mierze były przygotowywane do walk w terenie alpejskim. Teren alpejski to jednak jest troszkę inna specyfika. Poza tym no, wojska austro-węgierskie zrobiły no, taką rzecz, która się nie jednej armii zdarzała, bo na przykład niedawno oglądałem z zaciekawieniem program na temat włoskich alpini, którzy w wielu konfliktach byli kierowani do zadań zwykłej piechoty na odcinkach niegórskich. Otóż armia habsburska wszystkie swoje 5 pułków górskich na etacie górskim i przeznaczonych do walki w górach skierowała na początku wojny na równiny w rejonie Lwowa, więc zanim te pułki trafiły w Karpaty, żołnierze, którzy na bieżąco byli przeszkoleni do walki w górach i operowania w tym terenie, no już niestety nie żyli, byli ranni albo byli w niewoli. No tak, czyli... Także w Bieszczadach udział wojsk górskich bardzo znikomy. Mogą nam się pojawiać oczywiście elementy ekwipunku górskiego, no ale to jest inna rzecz. Jasne. To myślę, że możemy na tym zakończyć. Dziękuję Ci, Tomku, bardzo za uwagę. Dziękuję widzom za wytrwałość i mam nadzieję, że Tomku zechcesz jeszcze na moim kanale zagościć z jakimś ciekawym austro-węgierskim tematem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie również. Pozdrawiam wszystkich.